Siemanko, jestem Luzek, to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Będziemy sobie robić dzisiaj bramki, znaczy to co zawsze będziemy tutaj robić. Bramki, jakieś tam wyzwanie policyjne. Zobaczymy, jaki będzie nowy samochód dzisiaj. Co to może być? Aston Martin DB9. Startujemy. Czy ja lubię ten samochód? Zdecydowanie bardziej niż Aston Martin Zagato, którego ostatnio spotkałem w The Crew. O Boże, cały czas mi się myli The Crew z jakimś Need for Speedem. Wszak są to gry tak naprawdę bardzo pokrewne. Otwarty świat, arcade'owy styl jazdy, tuningowanie, undergroundowy styl, moi drodzy. Po prostu The Crew zgarnęło fanów, NFS-ów. O, rzeczywiście mieliście rację, bramki nie są takie łatwe. Zostały mi 4 sekundy, ale udało mi się ukończyć pierwszy fragment bez problemu. O, tu był otwarty skrót po lewej stronie. On jest niespecjalnie korzystny, bo tam ta nawierzchnia nie jest aż tak trakcyjna jak ta, którą jadę tutaj, ale... Pojedziemy tu brukiem i myślę, że będzie spoko. Policja? Nie, daje mi spokój. Świetnie. Odpowiadam na wasze pytanie. Dlaczego, Lucek, nie grasz na swojej kierownicy w Need for Speed Most Wanted? Wiecie co? Most Wanted jeszcze by można było pograć na kierownicy, ale już na przykład w Worda... Tutaj to sterowanie samochodami jeszcze nie jest takie strasznie jakieś płytkie, nie wiem jak to nazwać inaczej. Te samochody jeszcze nie zachowują się tutaj jakoś tak strasznie pudełkowo, jak właśnie w Need for Speed World, szczególnie McLaren F1, który po prostu sam jeździ. Naprawdę. Więc myślę, że tutaj kierownicę fajnie by było sobie przetestować, jak to wszystko jeździ, ale na razie, wiecie, nauczyłem się grać padem i praktycznie cały czas, jeśli już skręcam, to daję tą gałkę maksymalnie w lewo albo w prawo. Więc po prostu machałbym tutaj kamerą, przepraszam, kierownicą cały czas maksymalnie w jedną i w drugą stronę, co by było dosyć niewygodne. No na pewno później to przetestuję, tak myślę, ale na obecną chwilę wolę jednak grać na padzie. Też z tego względu, że jestem przyzwyczajony właśnie w Wordzie grać na padzie w grę, która jest zresztą bardzo podobna pod względem mechaniki do Need for Speed Most Wanted. Dlatego właśnie tak sobie gram. I co wy na to? I co wy na to sobie? Jadę sobie w Aston Martinie DB9, który naprawdę bardzo fajnie brzmi. O, fajnie, fajnie. Spadaj stąd. Zaraz zahamuję, ale ja się nie dam. Kurde. On jadał tak szybko bez nitra, jak ja z nitrem. Moment. 84. Zaraz, koniec będzie. Ale boję się, że zahamuje mi zaraz przed metą. Nie zdążę. Rzeczywiście, teraz to jest już tak, powiem wam, że na styk tego czasu, żeby dojechać do kolejnej bramki. A, przestaje mi się to podobać. Ale, no cóż, jest to seria wyzwań. I ma być to dla nas wyzwanie. Więc nie może być lekko, staje się. Czy mam rację? Oczywiście, że mam rację. I gitara. Ukończyliśmy sobie pierwsze wyzwanie w tym odcinku. Chodźmy dalej. To będzie jakieś policyjne teraz, albo coś w tym rodzaju? No, na pewno. Idziemy na pewno DBS-em. Musimy zgubić pościg. O, to ja lubię, to ja lubię. Jesteśmy w środku Rockport. Gdzie tu najlepiej zgubić policaj? Tutaj mamy już Pursuit Breakera pierwszego. Warto go wykorzystać, chociaż nie... A, dobra, już wiem, jak to zgubić policję. Już wszystko wiem, moi drodzy, już sprawa załatwiona. Tutaj jeszcze ich nie zgubię, na pewno po wyjeździe z tego skrótu. Ktoś tam będzie na mnie czekał. Ale, jeśli pojedziemy sobie na... w kierunku właśnie tej sceny chyba muzycznej, tak to się tutaj... nazywa chyba. 3 minuty mamy na zgubienie. Zobaczcie, już ich gubię, ale tu jest zajebisty motyw. Zobaczcie. Zrzucamy to i nie ma opcji, żeby oni za nami tu wjechali, więc
W zasadzie i tak już ich zgubiłem wcześniej, to tylko sobie jeszcze mocniej zatamowałem tą drogę. Bardzo proste wyzwanie. Pięknie. No i idziemy dalej. Co tym razem będzie? Jestem ciekawy, jaki samochód. Dosyć długi wyścig, ale szybki. No mam nadzieję, że samochód, którym będziemy jechać, będzie również szybki. O! Tak właśnie myślałem, że jakaś Mazda, ale myślałem, że RX-8, a tu jednak RX-7. Nie jechałem jeszcze tym samochodem w tej grze, wiecie. Zawsze skupiałem się na muscle carach, albo na tych wozach, którymi jeździłem właśnie w serii Need for Speed Most Wanted. Właśnie teraz. No a wcześniej właśnie zawsze brałem albo jakieś muscle cary, które mi się bardziej podobały. Oj, ale dobrze skręca ta Mazda, ojej, naprawdę. Leciutko tylko dotknę gałką i od razu skręca, to jest dobre. Wow, naprawdę, skręt jest kozacki. Czemu mi o tym nie pisaliście, że tak dobrze skręca ta Mazda? Jestem pod wrażeniem. I zobaczcie, 307 km na godzinę. Wiecie co, w Need for Speed Most Wanted bardzo dobre są właśnie samochody, które dobrze skręcają, z tego względu, że tak naprawdę... Oh shit, ten co tu odpieprza. Dlatego, że jest tu więcej takich zakrętów, pokręconych uliczek miejskich, niż prostych autostrad w wyścigach. God damn it, hamuj, a nie! No patrzcie, ja naciskałem do... Ja naciskałem do przodu, a ta Mazda jechała do tyłu. O, żeż mordę. Czy to będą pierwsze bramki, które mi nie wyjdą, moi drodzy? Jest! Udało się. Pierwszy raz skusiłem na bramkach. Czuję się fantastycznie. Dobra, powtarzamy. I jadę tym razem tutaj. Tu jest chyba szybciej. A może nie, nie, tu nie jest szybciej. Ach, te Need for Speedy. Tutaj nawet się przyspiesza podczas zmiany biegu, gdy mamy silnik na sprzęgle. Kurde. Dobre. Pięć biegów tylko? Chyba tylko pięć biegów. Wszystko się tu nie wbije raczej. Czy wbije się? Nie, piąteczka tylko. Zobaczymy, jaka prędkość maksymalna będzie dla tej Mazdy. Ona nie jest prawdopodobnie stuningowana na maksa. Nie oszukujmy się, to jest dopiero gdzieś tam nieco ponad środek tych wszystkich wyzwań. Ale już naprawdę robi się ciężko, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te bramki. Ktoś mi tam pisał parę odcinków temu z Need for Speed Most Wanted, pod Need for Speed Most Wanted, że najtrudniejsze właśnie w tej serii wyzwań są bramki. Ja tak średnio mu wierzyłem, ale teraz właśnie widzę sens tego komentarza. I podejrzewam, że no, pod koniec może być problem. Ale ja właśnie takie coś lubię, takie wyzwania. Nie lubię, wiecie co, tych policyjnych, gdzie trzeba pół godziny coś napierniczać, aby właśnie przejść. To jest takie moim zdaniem. O, żeż ty! Myślałem, że na stykwę. No kurde, jedź, żeż ty! Ach, z miejsca się fatalnie rusza. Ach. Naprawdę, zbiera się do dupy, więc tu dużo gadać. No ale zobaczymy dalej, co to będzie. Na razie udało mi się zgubić policję, jest bardzo dobrze. A, wow, skręt jest, kurczę, zaskakuje mnie, naprawdę. Chyba zdążę, co? No to jak tu zdążyłem, to następną bramkę też ogarnę raczej. Uff. Ale ten wypadek był naprawdę konkretny. Szczególnie ruszanie mnie zdenerwowało. No jest... Nie lubię właśnie tego, jak samochód boksuje, nie rusza się z miejsca. To jest tak specjalnie zrobione w tej grze, żeby właśnie trochę trudniej było zgubić policję nieraz. Także jak się zatrzymamy, to policja ma trochę więcej czasu, aby nas złapać. No i dzięki temu gra staje się trudniejsza. 313, 14, 15? Oj, na prostej chyba więcej wyciągnie. No 315 km na godzinę, umówmy się, że tyle jechałem Mazdą RX-7. Jaki to jest rocznik? 2.4? Jak myślicie? Chyba 2.4, jakoś tak. 87% za drugim podejściem do tego
wyzwania. Zdaje się, że już zaraz je ukończę. O! Idaho się z GTA tu pojawił. Czy Idaho. No i pięknie, kończymy sobie wyzwanie bez problemu, moi drodzy. Yeah! Co? Nie, hey, wait. O, okej. Dobra. I robimy następne. Cześć pewnie Mazdo. Teraz musimy 8 blokad drogowych ominąć i ukończyć pościg, żeby zaliczyć to wyzwanie. Myślicie, że dam radę? Wow, ile ich tu jest, kumajcie! Sporo tego, co? No mam nadzieję, że tych blokad drogowych też będzie się tu sporo pojawiać. Z tego, co zdążyliście i pewnie doskonale o tym wiecie, że w Need for Speed Most Wanted jest wiele takich miejsc, gdzie praktycznie niemożliwym jest nie zgubić policji. Zresztą ta policja jest tak zrobiona, że czasami trudno jest utrzymać pościg dłużej. Więc, ale są takie miejsca jak właściwie tutaj, do którego się zbliżamy, o tutaj, tam się wyskakuje, gdzie właśnie policję jest zgubić łatwo. Jest to, jest też takie miejsce w Rosewood, niedaleko College Asylum, taka trasa jest. I tam się zajeżdża w takie zadupie i tam też ich jest ich łatwo zgubić. Ogólnie miejsca, gdzie zrzucamy coś i zaraz za tym, powiedzmy, zrzuceniem pursuit breakerem jest ukrywanie. To są miejsca idealne do gubienia policji i takich miejsc w tej grze jest kilka. Dlatego ja się zawsze pcham w te miejsca, jeśli tylko chcę zgubić pościg. Widzieliście, że teraz po prostu ich zgubiłem jadąc sobie drogą, nawet nie szybko, po prostu sobie jechałem. Jest to trzeci poziom poszukiwań, prawdopodobnie w tym wyzwaniu napełni się do czwartego, jeśli nie pojawi się dość, no, wystarczająca ilość blokad po prostu. Ale podejrzewam, że zanim dojdzie do tego, to minie trochę czasu. Teraz czekamy na wsparcie, za 2 minuty powinno się pojawić. O, jest pierwsza blokada drogowa, fajnie, jeszcze 7. Tutaj jest taki problem, bo niestety jeśli najedziemy na kolczatkę, to jest dupa, koniec pościgu. Ciężko mi sobie było to uświadomić, kiedy pierwszy raz właściwie najechałem na taką kolczatkę. To było na którymś tam odcinku, jak przechodziłem karierę. I to był spory szok dla mnie, bo w Wordzie po prostu przejeżdżanie przez kolczatki, to tak, ja zawsze przejeżdżam i włączam power-up na uzupełnianie opon. Bo mam tych power-upów bardzo dużo, a tutaj niestety nie możemy się tym podratować. I najechanie na kolczatkę to jest tak jak w realnym życiu, po prostu kończymy pościg. O, słuchajcie, tutaj mamy blokadę, pojedziemy sobie. No i to był spory szok, kurde, blokada zniknęła, zobaczcie, został mi ten jeden cwaniak. Ja pierdzielę. Jak to ukończyć, jakie wyzwanie, jak oni w ogóle nie dają mi rady, ja sobie normalnie jeżdżę. No dobra, może coś z tego będzie. O, ale się pozderzali tam. No dobra, ale to były SUVy. Pojedzie za mną, dobra. To jedziemy do Rosewood. A nie, tutaj mamy... Oj, sorry. Tu mamy... Ojej, tu mamy blokadę drogową. Jezus, nie wiem, co mnie tak napadło. Yeah. Pojedziemy sobie do Rosewood i tam spróbujemy poszukać jakichś blokad drogowych. Mam nadzieję, że coś się znajdzie. Zostało jeszcze tylko jaż 6 blokad do ominięcia. No jak widzicie... O! Pojechał prosto! No kurde, i zaraz znowu go zgubię i wsparcie przepadnie. Jeszcze minuta do wsparcia. No dalej. O, super. Kurde, co oni robią? Czy on nagle poleciał do tyłu? Zaraz się rozwali sam. Dawaj, jedź koleś, jedź! Nie wiem, złap mnie, cokolwiek. Dobra, jest kolejna blokada. To już będą tylko... Już będzie tylko 5 do zrobienia. Pięknie! Jeszcze bounty nabiłem. O nie, rozwalili się, kurde. No dalej, dalej, chodź koleś. Jedziemy na wycieczkę. 20 sekund do
wsparcia, jak będzie wsparcie. No kuźwa. Jest dobra, jest blokada. Zaraz będą mnie widzieć. Niech mnie zobaczą! Kurde! No i znowu 2 minuty będę musiał czekać na wsparcie. Dobra, jadę autostradą, mam to gdzieś. Boże. A ten w ogóle gdzieś tam ucieka po tej autostradzie, zobaczcie. Pojechał prosto. Kurde, nie, no chodź tu. To jest dziwne. No to gdzie on pojechał w ogóle? Dobra, mamy tutaj blokadę. No jadę z autostradą, trudno. Jakbym miał te wsparcie, w sensie jakby oni mieli te wsparcie, to oczywiście blokad by się pojawiło więcej, tak myślę. O, są SUVy. Ale SUVy mnie nie interesują. Tutaj później będą jeszcze te śmieciarki. I takie inne samochody ruchu ulicznego chyba, którymi będziemy mogli jeździć. To będzie ciekawe właśnie. Wiem, że w Carbonie to było. Właśnie, że musieliśmy jechać śmieciarką i chyba trzeba było zgubić pościg, z tego co kojarzę. O, jest blokada, świetnie. To jeszcze zostanie tylko jedna. Już mamy 7 zaliczonych. Jeszcze tylko jedna blokada i możemy policję gubić. Pojedziemy tą drogą, tak aby wiedzieli, gdzie mniej więcej ją rozstawić. Okej. Okay. Nie, nie skręcaj. O, dobrze, dziękuję. Dobrze, że spojrzał w lusterko i poczekał z tym skręcaniem. Biedny Lucek, rozpędzony, prawie 300 na budziku, a on by chciał sobie skręcać, biedny trafik. Dobra, mamy blokadę, omijamy. I teraz idziemy na stadion, bo najbliższy jest tutaj stadion do zgubienia policji. I teraz zgadnijcie, teraz oczywiście nie będę mógł zgubić tego policjanta. Będzie mnie śledził i się... O, dobra, zgubiłem. Okej, okay, dobra, nieważne. Wow! O, wiecie. No to nie mogę się ruszyć, że mam z domu. Wiecie, super. Okej, okay, ukrywamy się. 6 minut trwał ten pościg, to trochę dużo, co? Ale udało się to wykonać. Nieźle. Czy ja mam wrażenie, że gram na... Nie wiem. Na niższych ustawieniach graficznych? Takie coś miałem wrażenie głupie. No dobra, Mazda RX-7 zaliczona. Co tu mamy jeszcze dalej? Bramki. Ciekawy jakiś samochód. Ej, what the fuck, co ja wziąłem? Dobrze. I auto. Jest, wszystko gra. I jaki samochód? O, coś. Uuu, no tak. Murcielago. Nigdy nie jeździłem Murcielago w tej grze. Naprawdę. Ktoś tam z was pisał, że bardzo ciężko skręca Murcielago. Zaraz to sprawdzimy. Nie, no jakoś na razie skręca się ok. Być może to jakiś tuning tu specjalny został zrobiony albo coś w tym rodzaju, ale na razie jest spoko. Wygląd. Co do modelu Murcielago w tej grze, oj... Zostawia wiele do życzenia. Jest to stara gra, okej, okay, ale te światła z tyłu wyglądają jakby wklejone z jakiegoś painta, naprawdę. To wygląda okropnie. Paskudny model. Murcielago w rzeczywistości to jest piękny samochód, ale w tej grze światła z tyłu mnie naprawdę rażą. O! No szkurde, czemu ty tu zawsze wyjeżdżasz? Cholera. 5 sekund, zdążę? Jest, udało się. A zobaczcie, już drugi raz w tym samym miejscu. Tam jest jakieś, nie wiem, pechowe miejsce. W ogóle te tiry jakoś dziwnie jeżdżą, normalnie. Chyba muszę pograć w Euro Truck Simulator 2, żeby skumać, o co chodzi w ogóle w jeździe tirami. Co? Bo ja widzę, że w tej grze coś te tiry tutaj wariują. Naprawdę, czasami jest tak, że jedzie tir, i nagle skręca o ileś tam stopni i zajeżdżam w drogę, co jest czasami fajne, bo można się zmieścić pod przyczepą, ale nieraz skręca w takim momencie, że nie da się go wyminąć. Ja nie wiem, co wy chcecie od skrętu w tym Murcielago, naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. No fuck, musimy jechać tutaj naokoło. Tutaj wiecie, znacie moją opinię, już mówiłem o tym, te słupy. Ilekroć tędy jadę, zawsze potrafię mnie zaskoczyć.
Często się zdarza, że po prostu w nie uderzam, ale tym razem udało się obronną ręką wyjść. Uuu, tu jest już ciężko, widzicie, że całe nitro nawet muszę zużywać, żeby dojechać do kolejnej bramki. Ale to też z tego powodu, że pierwszy fragment... O, zarzuciło mnie, widzieliście? Pierwszy fragment przejechałem no źle, bo tam się rozbiłem, jak teraz, tylko nie tak dotkliwie jak wtedy. I no to mnie spowolniło znacznie, przez co nie miałem tej premii czasu do kolejnej bramki, do kolejnego fragmentu. Rowery! Zobaczcie, kurde. Stoją te rowery. Nikt nie chce na nich jeździć. Biedne rowery. Ciekawe, czy są brudne. Nikt nawet nie chce umyć biednego rowerka. No dobra, mamy 8%. Jest. Nie wiem, czy to jest ta dłuższa, czy krótsza. To jest chyba ta dłuższa droga. Ojej, ale tłok. Bardzo fajnie się jeździ tym Murcielago. Podejrzewam, że gdybym włożył tutaj jakieś lepsze części, chociaż już widzę, że w miarę dobrze jeździ ten samochód, w miarę szybki jest, to pewnie mi się spisywało lepiej na tych skrętach, chociaż naprawdę nie jest źle. Nie wiem, co wy chcecie od tego samochodu. Bardzo fajnie mi się nim jeździło. Gdybym przechodził jeszcze raz Most Wanted, na pewno bym kupił Murcielago zamiast Carrery GT, którą już jeździłem. Ok, musimy dostać aż 12 radiowozów w tym wyzwaniu, a wiecie co, to już zrobimy sobie w następnym odcinku przy pomocy Murcielago. Jestem ciekawy, jaki będzie następny samochód. Tych wyzwań zostało jeszcze kilka. Naście. Więc ja będę sobie robił w następnych odcinkach. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!